Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 16 wrzesień 2022 rok. Proszę Państwa, pszczoły nie wzięły pokarmu, ale dlaczego? No kurda, zawaliłem, proszę Państwa. Zawaliłem, proszę popatrzeć. Zatkany otwór wylotowy. Pszczoły zostały. Ugłodniały. Masakra. Nic, z tym się zajmę później. Proszę Państwa, tym się zajmę później. Proszę Państwa, celem tego przeglądu jest stwierdzenie, ile mają pszczoły pokarmu w gniazdach. Jak mi się je udało zakarmić, dostały 7,5 litry, proszę Państwa, syropu w stosunku 3 do 2 z cukru farmaceutycznego. I proszę Państwa, słabe rodziny przeglądnąłem. Teraz sobie udokumentuję te mocniejsze, jak one w ogóle wyglądają. Proszę Państwa, jak one wyglądają. Tego nie idzie odczepać z tych pszczół. Jak te rodziny się mają, jak wyglądają, proszę Państwa. Żeby mieć jakąś orientację, czy im dawać, czy przestać dawać. Bo też nie wiadomo, ile te pszczoły mi nanosiły zapasów. Przypominam Państwu, że prowadzę program walki z warozą na podstawie mojego projektu Krótkiej Komórki, który opracowałem na podstawie obserwacji biologicznych, naukowych. Niestety z tych obserwacji naukowców skorzystałem i obmyślałem swój program walki z warozą. Jakie to skutki w ogóle daje? No tej pszczoły, sam nie wiem, chyba ją cząsnę teraz. Albo nie, bo mi się może lepiej ją cząsnąć na wylotek, bo tu mi się rozejdzie po ścianach, a pal licho. Będę je... O, jest. Pięknie mi się udało te pszczoły strząsnąć. Proszę Państwa, silna rodzina, liczna rodzina. Tu jest dużo ciężej tymi pszczółkami operować. Troszkę ich podymiłem, żeby mnie te pszczółki nie skarciły. A tu jest tak zwany taki ekran na ostatnim plastrze, żeby zachować krótką komórkę. Chyba fachowo to określiłem teraz. Proszę Państwa, ja prowadzę program walki z warozą za pomocą krótkiej komórki. To jest bardzo dokładny program, bo te ramki muszą być ustawione odpowiednio, bo jeśli jest niedokładność, to waroza się będzie rozmnażać. No proszę Państwa, no nie ma rewelacji na tej ramce, ale jest zapewniona. No tu trzeba będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ramek. Tu trzeba będzie co najmniej ze 4 ramki ująć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Proszę Państwa, no, mało jest pokarmu. Ona została 5 liter pokarmu, bo tej ostatniej litry mi nie wybrała. Te ostatnie 1,5 litry. No ale człowiek musi się stale szkolić. Tu też, no pięknie to wszystko, proszę Państwa, zasklepione. Ramka jest mało. Te ramki muszą być mocno dopełnione. Bo inaczej może braknąć. O, proszę Państwa. O, mało, mało tego pokarmu. Mało tego pokarmu. I nie za wiele tych pszczółek. No zobaczymy dalej. No pięknie, pięknie sobie zasklepiły.
No tu jest coś fajnie. Och, muszę ten dym wziąć od tego, bo ten podkurzacz tak się rozkojarzy, że nie idzie. No nie widzę już czerwiu, także tym pszczołom, proszę Państwa, można już dawać syrop do karmiadzie na full, bo nie ma czerwiu. Jest dużo miejsc pustych, tu jest młody czerw. Tu jest młody czerw. Dzisiaj już to gniazdo powałka już będzie inaczej ułożona. Tak ma być na zimę. Proszę Państwa, tu jest ramka spusta z czerwiem, no, która będzie niestety, proszę Państwa, prawdopodobnie wyrzucona. No, ciekawie się tu w ogóle sytuacja, proszę Państwa, rozwija w tym ulu. Tak, tu też rameczka nowa, proszę Państwa, i pusta. Także pszczółki nowe ramki omijają. Nawet nie taka silna rodzina jak ta. Proszę Państwa, tu następna ramka pusta. Proszę Państwa, tu pszczółki z tej strony jest wylotek, sobie ustanowiły puste ramki, a te ula ładnie obsiadły. No i tam jest masę pszczół. Proszę Państwa, już wiem wszystko o tej rodzinie, że już trzeba to jej gniazdo przystosować tak, jak ma być. Może nawet jej już włożyć zatwór. Proszę Państwa, to jest rodzina numer 3. I tak wygląda sytuacja z podkarmianiem na dzień dzisiejszy w tej rodzinie, że już ją można karmić, bo już tego czerwiu jest mało. I tym nagraniem, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.